Siemanko tu Janko widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku z Geometry Dasz! Słuchajcie, otwieramy nasze daily, bo już dawno nie otwierałem. Lecimy, plus 100, no dobrze, no słabo jak na taki daily, ale no okej. W porządku. Plus 40, no dobra, ładnie. Słuchajcie, a przede wszystkim sprawdźmy jak tam, no co w naszym sklepie. Co tutaj mamy? Słuchajcie, bo się zastanawiam, co by tutaj kupić. Mi się bardzo podoba ten robocik. I to. Ale co, żeby tu poradzić, wiecie co? Słuchajcie, widzowie. Mamy jeszcze jakieś UFO? Przepraszam, ale mi się naprawdę śmie... Co to ma być? No dobra, no słuchajcie, to już wiem. Co byśmy mogli kupić? No a teraz myślę, że... Słuchajcie... zmierzamy do... tego, no... Do Electroman Adventure, bo coś tam ćwiczyłem, słuchajcie. Poza nagraniami na swoim laptopie, bo tutaj oczywiście mamy monitor. Słuchajcie, doszłam do 98%, tylko że tam nie pomyślałem, już bym miał to zrobione, ale no, no nie skupiłem się, no i słuchajcie, wyszło jak wyszło, los. Dobra. Pokażę wam buga, jak się nie da zebrać fajnie tego coina. Oj, nie tak, poczekajcie, to trzeba skoczyć dwa... Dobra, już mi się przypomniało, hop. Dobra, druga góra, hop. Patrzcie. Pup, da się go ominąć. W taki dość głupiutki sposób. Dobra. Dobra, góra, dół, góra, dół, dobra. I tutaj. Dobra. Dla mnie, słuchajcie, Electroman Adventure to kwestia farta po prostu i tyle. Nic więcej. To UFO Clubbing bardzo ładnie, słuchajcie, wygląda. W ogóle jestem ciekawa, czy ja mam kolor pomarańczowy, bo dla mnie bardzo ładny jest kolor pomarańczowy. Dobra, mój moment, którego nienawidzę. Okej, zrobiłem to. Dobra. Hop. Hop. Dobra, wielka chwila. Dobra. Wow! Mamy to! Electroman Adventure ukończony! Dobra, sprawdźmy teraz, jak wygląda ten samolocik. Mamy. Bomba atomowa naprawdę. Prerysujmy sobie go na klater funku. Najlepiej. Wow! Widzowie, jaka to ulga, że w końcu się udało przejść. Jeszcze z tam którymś tak małym razem. No. To teraz walczyć tylko o elektrodynamiksy i te inne poziomy. Tyt? Bim, 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 bim. Hop. Dobra. I teraz sprawdźmy, jak wygląda ten samolot. Wow, jaki kozak! No słuchajcie, kwadrat może wygląda przy nim jak bobasek, ale no... no muszę wam powiedzieć naprawdę, sztos! Dobra, elektrodynamiks. Może uda się przejść Cyclesa, słuchajcie, dzisiaj. No, fajnie by było. Dobra. Hop, dobra. Dobra, hop. Dobra. Dobra. Wow! Jak fajnie się nim leci!
Muszę wam powiedzieć naprawdę, kozacko się nim leci. Kurde. Hop. Dobra, tutaj tak. Dobra. O. Okej. Oj. Hop. Okej. Hop. Hop, dobra, tutaj góra. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że naprawdę ten elektromanowy samolocik jest kozacki. Blast processing. Oj. Nie udało się. Dobra, ja znam tutaj bardzo fajnego buga, patrzcie. Można skoczyć? Teraz. Kurde, źle. Nie wiem dlaczego, ale ten blast processing jakby wolno strasznie leci. Dobra. Pym. Dobra. Hop. Góra, dół, góra. Dobra. Tutaj spamujemy. Spamujemy. Ajajaj. Trzeba mieć trochę umiejętności. Kurde no. Tak to się bawimy w Last Processing. Nie, słuchajcie, ten samolot to nie jest taka bomba atomowa, tylko to jest prędzej ta. Kurde, czemu na tym musiałem dednąć? Ten samolocik wygląda mi bardziej jak rakieta jakaś atomu. No to już prędzej. Dobra, podarujemy sobie to Blast Processing. Geometrical Dominator. To na razie nie. Clubstep. Góra. Dobra. Słuchajcie, to jest tam takiego fajnego buga z tym coinem, że można sobie skoczyć. Hop. Kurde. Opóźnienie straszne powoduje. Dobra. O, teraz jest okej. O, widzicie? Można sobie skrócić drogę, zamiast tam nawalać w tą myszkę. Dobra. Tutaj, góra, dół, góra, dobra, hop. O nie, nie, to jest ten najgorszy samolocik, jego nie cierpię. Kurde. Wiecie co, nie będę zbierał tego coina, bo nie ma sensu go zbierać, nawet nie przejdę Clubsteba. No, na farcie mógłbym go przejść, ale... no wiecie. Kurde, strasznie nie lubię tego momentu, kiedy tamte kolce mi się pojawiają. Bo wtedy jest tylko stres większy. Dobra, już zebrałem, bo mi umysł podpowiedział. Dobra, góra, dół, dobra, tutaj tak. Ja, słuchajcie, zapamiętałem sobie tego Clubsteba w
wcale nie było takie trudne. Kurde no, widzicie? Oj, przepraszam widzowie, bo jestem troszkę przeziębiony. Dobra. Kurczę. Dobra. Hop. Dobra. Hop. Hop. Dobra, góra, hop. Kurde, tam trzeba... Aha! Bo tam są dwa kolce, widzieliście widzowie? No kurde, opóźnienie znowu. Hop. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał tego odcinka, bo to nie ma sensu, żebyśmy się męczyli z tym klapstepem. Dobra, tutaj mamy więc cycles. Hop. Dobra. Tak. Hop. Hopa la la. Ajajaj. Słuchajcie, tego coina tam bardzo łatwo zdobyć, jak go wczoraj zebrałem. No, jak ćwiczyłem. Ale strasznie nie lubię tego momentu, jak tutaj się robi... kurde. Jak właśnie jest ten... Tam potem... O nie! Tam potem jest ten samolocik niefajny, że jest zaraz do góry nogami, raz ten, raz w dół, raz do góry. Dobra. Hop. Hop. Dobra. Okej, koń zebrany nawet. Hop. Nie, i teraz przeze mnie moment znienawidzony. Kurde! Mogą niżej polecieć. Ajajajajaj. Słuchajcie, mi się wydaje, że my w końcu przejdziemy tego Time Machine'a albo Cyclesa. No i zostanie nam już bardzo niedużo poziomów. No, słuchajcie, no ja jestem przyzwyczajony do Lighta Geometry Dash, ale tutaj jednak no, jest dużo więcej tych poziomów. Jeszcze teraz doszedł Dash jakoś wieża. To naprawdę można powiedzieć. Kurde. Dobra, bo dotknąłem wspomagacza mocy, którego nie powinienem dotknąć. Hop. Dobra. Tak. Okej. Nie będę zbierał tego coina, bo nie chcę się, słuchajcie, męczyć z nim. Dobra, tak. Dobra. Teraz. Dobrze. Dobra, kostka. Hop, hop, hop. Okej, jak słuchajcie, przyjdę jeszcze Cyclesa. Nie! Co ja zrobiłem? Ja nie mogę, no. Ależ bym miał fajną nową kostkę, bo za Cyclesa jest taki fajny kwadrat. Jakby kryształ, no nie wiem, jak wam to określić, ale taki fajny jest. No mi się podoba. Jak wygląda ten Cycles? No naprawdę paskudnie. Dobra. No więc lecimy. O, może jeszcze się go uda w schazie przejść.
no fajnie, fajnie by było. Chociaż nie wiem, czy się uda. To w ogóle jest takie... Ale mi się pociły tam już ręce, ja byłem zestresowany. Okej. Trzy geometry dasz. Dobra. Dobra. Teraz jest tą bombą, tą rakietą, no. Się bardzo fajnie lata, jeśli chodzi o... do góry nogami, no wygodnie bardzo. Więc muszę wam powiedzieć, że naprawdę przyznaję bardzo dobrą opinię temu samolocikowi. Wiecie, dobrze, że robimy time maszyna, bo tak mnie ciekawi, co ja bym z nim tutaj zrobił. Czas maszyny. Time maszyn. Dobra. Strasznie nie cierpię potrójnych kolców, a tutaj tych kolców wynastawiali tyle. Dobra, może normalnie spróbujmy bez tego buga. Dobra. Okej. Hop. Hop. Dobra. Dobra. I samolocik. Z drugą stronę tak samo wygodnie się nim lata. Okej. No i kto jest chytry tutaj w maszynie? Dobra. Chyba łysy się zrobiło time maszynowi. No, jak cię przejdę dzisiaj, to co? Wiem, że nie przejdę, ale okej. Nienawidzony przeze mnie level, pamiętajcie widzowie. Jeśli ktoś by się pytał, jak jest znienawidzony level przez siemanko tu Janko, to odpowiedzcie time maszyny. Najbardziej walony level. No właśnie o tym mówię. Dobra. No i mamy... A Kedlet go się zróbmy na 3 gwiazdy. Znaczy coiny. No bo słuchajcie, umiem zebrać, to po co marnować czas i taszyć się z innymi poziomami, zamiast zebrać sobie tutaj 3 monety. Czy coiny. To myślę, że mi się to myli z monetkami jakimiś. Dobra. Dobra. Kurde, już mało strasznie pamiętam z tych początkowych leveli. No ja jeszcze byłem wtedy Kurde. Mogę wam pokazać superowego buga. Widzicie, ja tutaj umiem doskoczyć. Kurde, nie udało się. Jeszcze raz spróbujemy. A dobra, już nie będę robił tego buga. Dobra. O kurde, dobra, na pograniczu skoczyłem. Hop. Hop. Hop, dobra. Hop. Dobra. Hop. Co? Że jak? Dobra, próbujemy jeszcze raz. To może najpierw na 2 coiny, a w następnym odcinku, słuchajcie, spróbujemy na 3. O, widzicie, udał się ten bug. To jest
jest ciężki level, ale słuchajcie, no... No ja go lubię, ma fajną muzyczkę, taką relaksującą, nie trzeba się spinać, jak się przechodzi, tym może już nie będę zbierał tego coina, bo mnie jakieś nieszczęście daje. Nie powiem. Nic. Dobra, ostatni raz. I kończymy. Hop. Hop. Dobra. Dobra. Ale gdzie to zresztą spróbujemy tego trzeciego coina. Hop. Hop. Dobra, słuchajcie. Kończymy na dzisiaj, więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Więc kto chce, niech zostawi łapeczkę, a kto chce, niech subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!